Dzień dobry moi drodzy, widzę, że już chyba nieodłączną częścią tych vlogów będzie wiatr, dlatego że w tej Arizonie cały czas wieje wiatr. Jak już widzieliście z końca poprzedniego vloga, wyjechałem z Sedony, ruszyłem w stronę Phoenix. Jesteśmy teraz na kasynowym parkingu, bo jakoś mnie tak zmuliło i postanowiłem się przekimać z pół godziny w furze. Jako, że już mnie odmuliło, to ruszam dalej i pierwszym stopem będzie znajdujący się nieopodal zamek Montezumy. Chciałem jeszcze tylko zwrócić uwagę na otaczającą mnie naturę. Jesteśmy dosłownie godzinę, może półtorej od Sedony i nie ma tutaj już przepięknych, westernowych, czerwonych formacji skalnych. Są za to porośnięte różnymi krzakami góry, które też mają swój klimat. No i zobaczcie, jest to kolejne miejsce, do którego mogę wejść z tą roczną wejściówką. Zamek, który widzicie za mną i nie jest on chyba nawet za bardzo rozmazany, nosi nazwę Zamek Montezumy, jednak nie ma on kompletnie nic wspólnego z ostatnim władcą Azteków. Po prostu Hiszpanie, którzy eksplorowali ten teren po zobaczeniu tej budowli, założyli, że może ona mieć coś wspólnego z kulturą Azteków. Później okazało się, że ani trochę, ale nazwa pozostała. Zamek ten był zamieszkiwany mniej więcej przez 300 lat od 1100 roku i mieszkało w nim około 35 osób. Z tego co czytam, to warunki w tym zamku nie były iście królewskie. Każdy z pokojów miał mniej więcej 13 metrów kwadratowych i jedynie 1,5 metra wysokości. I patrząc na ilość okien, to pokoje te były raczej ciemne. Jak się dokładniej przyjrzycie, to zobaczycie, że na tej ścianie jest dużo więcej różnych dziur i jaskiń i szacuje się, że w całej tej społeczności mieszkało od 150 do 200 osób. W okolicach 1200 roku w Zielonej Dolinie, czyli tu, gdzie ja teraz jestem, to jest właśnie Zielona Dolina, tutaj jest Flagstaff, w którym byłem kilka dni temu, tu jest Sedona, my teraz jesteśmy tutaj, mieszkało około 6000 osób. Kawałek dalej jest zamek o zdecydowanie mniej wdzięcznej nazwie, ponieważ nazywa się on Zamek A i jak możecie zobaczyć, miał on aż 5 pięter. Tutaj możecie zobaczyć rekonstrukcję tego, jak prawdopodobnie wyglądały pokoje. A tak zamek A wygląda 1000 lat później. Zamieszkujące te tereny plemię nazywa się plemieniem Sinagua, jednak tak naprawdę nie wiadomo, jak oni nazywali samych siebie, ponieważ nazwa pochodzi, podobnie jak nazwa zamku, od Hiszpanów, którzy tutaj przybyli i stwierdzili, że ten teren to jest La Sierra Sinagua, czyli pasmo górskie góry bez wody i stąd właśnie wzięła się nazwa Sinagua, która po hiszpańsku oznacza bez wody. Podsłuchałem właśnie bezczelnie pana przewodnika, który powiedział, że plemię to trudniło się głównie farmerstwem, a prawdopodobną przyczyną opuszczenia tych terenów przez plemię Sinagua była erupcja pobliskiego krateru, który nazywa się Sunset Crater. Natomiast nie wiem, czy możemy wierzyć panu przewodnikowi, ponieważ ulotka mówi, że przyczyny migracji z tej okolicy nie są jasne i mogło to być tak naprawdę wszystko. Albo za dużo ludzi, albo skończyły im się źródła, albo jakaś choroba, albo jakiś konflikt, albo zmiana klimatu, a być może powody religijne. A do Phoenix mamy jakieś 1,5 godziny jazdy. Zatrzymałem się na jakimś stopie, bo było napisane, że tu jest piękny punkt widokowy i w sumie jest całkiem spoko. Chcecie popatrzeć? Tutaj mamy zegar słoneczny, pewnie dlatego nazywa się to miejsce Sunset Point, a tutaj widoczek, który rozpościera się z balkonu znajdującego się na tym parkingu. Z tarasu w sumie bardziej. Jeszcze powiem wam w tajemnicy, że jeżdżenie tym vanem, takie 75-80 mil na godzinę, czyli takie prędkości autostradowe, kiedy wieje wiatr, to naprawdę nie jest fun, bo to jest po prostu cały czas walka z tym wiatrem i przypomina to bardziej latanie samolotem podczas turbulencji, czego bardzo, ale to bardzo nie lubię. No ale coś za coś. Chce się jeździć kamperem, to trzeba niestety z tym się użerać. A właśnie, bo mi piszecie na Instagramie, żebym sprawdził ciśnienie w oponach, bo tutaj kontrolka się pali. Otóż poinformowali mnie, że przestali wymieniać te czujniki w tych samochodach, bo się cały czas sypały i dostałem takie urządzenie, żebym sprawdził se sam. Czy wy widzicie te ogromne kaktusy, które się nagle pojawiły po prawej i po lewej stronie drogi? W życiu takich ogromnych kaktusów nie widziałem, przecież one mają po kilka metrów wysokości.
No siema, dnia kolejnego. A wczoraj przyjechałem do Phoenix, spotkałem się z koleżanką na kawę, później na jednego drinka, drugiego, trzeciego i po prostu tam, gdzie zaparkowałem samochód, tam sobie rozłożyłem wszystko i poszedłem spać na ulicy, nikt się do mnie nie przyczepił, a więc spoko, jedyny minus taki, że jest tutaj już naprawdę gorąco, dzisiaj ma być chyba 32 stopnie, jakoś tak. W każdym razie przyjechaliśmy teraz do miejscowości Carefree na śniadanie. Nie wiem dlaczego, ale mają tutaj na parkingu bardzo creepy zespół mariachi. Ja na śniadanie zamówiłem sobie śniadaniowego bajgla. Elena zamówiła sobie jakiegoś zdecydowanie bardziej fancy bajgla. You guys remember Elena, the girl from the desert. Na zdrowie. Jak widzicie na znaku z prawej strony, obecnie w Cave Creek trwa tydzień motocyklowy, więc jedziemy zobaczyć, co tam się będzie działo. Z tego co wiem, to wczoraj na przykład grał tutaj zespół Leonard Skinner. Okej. How do you pronounce it? Leonard Skinner. To właśnie ci od Sweet Home Alabama. Przejechaliśmy się przez ten event motocyklowy, no i musieliśmy się zawijać, bo Elena musiała jechać do roboty. Jest niedzielne popołudnie i powiem wam, że kurde, jestem taki nieprzytomny, nie wiem dlaczego przez ostatnie kilka dni w ogóle się nie wysypiałem, jeszcze dzisiejsza noc mnie kompletnie dobiła, oczy mi się zamykają, więc doszedłem do wniosku, że po prostu przekimam się tu chwilę, później sobie gdzieś wsiądę w jakiejś kawiarni, nadrobię robotę i widzimy się jutro. Sorry, ale dzisiaj jest ten dzień, kiedy po prostu nie mam siły na nic. Tak więc do zobaczenia rano. Siema, jest kolejny dzień. I wiecie co? Ja was przepraszam, że ten vlog jest taki chaotyczny. Nadal jestem w Phoenix. Jestem właśnie na parkingu kawiarni, w której siedziałem od rana. Jest 15:20. Jadę zrobić zakupy, a później jadę na kemping. I obiecuję, że od teraz ten vlog już będzie ciekawszy. W sensie po tym, jak zrobię zakupy, bo zakupy mogą nie być ciekawe. Ale później już będzie spoko. Naprawdę. Słuchajcie, nie wiem, czy kojarzycie, bo mogą wam umknąć z poprzednich vlogów, ale w Stanach jest taki supermarket dosyć popularny, do którego właśnie idę na zakupy. Nazywa się on Walmart. Jest tutaj dobrze i tanio. Dostałem bardzo konkretną listę zakupów, mianowicie worek jabłek, odrobinę kolendry. Ciekawostka przyrodnicza, czy wiecie, że kolendra jest chyba najbardziej hejtowaną rośliną na świecie? I mówię serio, jeżeli poszukacie sobie w internecie, to znajdziecie bardzo dużo grup o tytułach, na przykład nienawidzę kolendry, kolendra powinna spłonąć, zginąć i w ogóle. Wynika to z tego, że z jakiegoś powodu u niektórych ludzi występuje takie dziwne uwarunkowanie genetyczne, które objawia się tym, że kolendra im bardzo źle smakuje. Dla niektórych smakuje jak mydło, a niektórzy po prostu nie mogą jej jeść i mają odór wymiotny, jak ją tylko czują na swoich kubkach smakowych. Jeden z moich przyjaciół ma właśnie taką akcję, że jeżeli posmakuje kolendry, to reaguje na to bardzo, bardzo źle i pamiętam, że raz była taka trochę dziwna sytuacja, jak byliśmy w pizzerii i miał kolendrę w pizzy, a o tym nie wiedział i naprawdę zareagował na to dosyć dramatycznie. No ale cóż, to niektórzy tak mają. Dla mnie kolendra smakuje po prostu jak kolendra. Pół kilo organicznej mielonej wołowiny, która nigdy nie miała dodanych żadnych hormonów ani antybiotyków, a krówki żywiły się trawą. Wiecie co, jak się człowiek teraz umawia z kimś na piwo, to są same problemy, jeżeli nie znacie dobrze tych osób, bo nie wiesz, czy oni chcą lagera, czy może mają ochotę na jakiś Belgian White, a może jakiś Citrus IPA, a może mają ochotę na Pale Ale'a. Kiedyś to było łatwiej, było tylko królewskie żywiec, a teraz od tego dobrobytu to się ludziom w dupach poprzewracało. I widzę, że nie tylko ja mam taki problem, bo tutaj jest paczka 15 browarów, nazywająca się, jeżeli nie możesz zdecydować, jakie chcesz piwo, ale chcesz jakieś dobre. Ale jak tak patrzę, to taki sobie zestawik. Dlatego też polecę chyba klasykiem Sierra Nevada Pale Ale. Nie rozwal się, błagam. Dobra. No i kolejny klasyk, tylko taki trochę bardziej europejski. Ja tutaj zakupy, a w międzyczasie robota się sama robi. No i jeszcze tak dla zdrowotności, chipsy barbecue. Trzeba przyznać, że Amerykanie to potrafią w rozmiar paczek chipsów. A tak swoją drogą to bawi mnie,
jak kilka dni temu się przejmowałem moją pierwszą nocą spędzoną gdzieś tam na parkingu w mieście, w sensie ten na tym Cracker Barrel, a teraz miałem tak, że po prostu się zatrzymałem na jakiejś ulicy w Phoenix, zasłoniłem wszystkie zasłonki i po prostu poszedłem spać. Jedyny minus jest taki, że robi się tutaj naprawdę bardzo gorąco i tak koło 9 rano już jest ciężko wytrzymać w busie, jeżeli nie wieje żaden wiaterek, więc bardzo fajnie, że Anita z Tomkiem mi pożyczyli ten wiatrak na USB. A tak jeśli chodzi o inne newsy z mojego życia, to miałem naprawdę nosa, żeby zamówić sobie okulary do Arizony, a nie do Las Vegas, bo mówili, że będą zrobione tam w ciągu kilku dni, ale nie wierzyłem i faktycznie robili je prawie 2 tygodnie, tylko że jeszcze nie odpalam fajerwerków, ponieważ założyłem je wczoraj i nosiłem je tak z pół godziny i kurde, rozbolała mnie głowa. I teraz nie wiem, czy to kwestia tego, że ja się muszę po prostu przyzwyczaić do nich, czy co, czy może jest jakiś, nie wiem, wiecie, inny kąt astygmatyzmu niż ja mam i przez to mnie łeb boli, bo widzę w nich dobrze, aczkolwiek mam wrażenie, że w tych widzę trochę lepiej. No i no niestety w tych boli mnie głowa, ale może to po prostu kwestia przyzwyczajenia, przekonamy się, ale nie dzisiaj, bo dzisiaj nie chcę, żeby mnie bolała głowa. W każdym razie zakupy zrobione i jadę teraz spotkać się z ludźmi, z którymi zamierzam je skonsumować. Jeszcze tak odnośnie temperatury, to jest teraz 30 stopni. Tak więc zobaczcie, jak bardzo Arizona jest zróżnicowana zarówno przyrodniczo, jak i temperaturowo, o ile można tak powiedzieć, ponieważ zaledwie kilka dni temu doświadczyłem okolic zera we Flagstaff czy w Wielkim Kanionie. Przede mną 27 minut jazdy. Wiecie co? Czy wy widzicie, jakie te kaktusy są ogromne? Nie mogę podejść bliżej, bo jest tu drut kolczasty, ale tu jest kaktus, który moim zdaniem może mieć około 5, może 6 metrów wysokości. A tu jest mój bus. Kaktus, bus. Ja? Kaktus. Kaktusy te nazywają się saguaro i najwyższy egzemplarz ma 18 metrów wysokości, a zakwitają one po raz pierwszy w wieku 75 lat. To tak na szybko takie dwie ciekawostki z Wikipedii. Dowiemy się o tych kaktusach jeszcze więcej, ponieważ na południu od Phoenix w miejscowości Tucson, no nieważne. Jest tam cały park narodowy tych kaktusów, więc wtedy dowiemy się o nich więcej. Jadę. Nie wiem za bardzo, co tu się dzieje, jakieś naprawy drogowe, tam jeżdżą jakieś takie dziwne traktorki z takimi szczotkami szczotkującymi asfalt, a tutaj po prawej jest informacja, żeby czekać na pilota. Ciekawe, czy faktycznie będzie nas pilotował jakiś samochód. Właśnie minęło 10 minut, jak tu stoję. Jestem bardzo ciekaw, co się będzie działo za tym znakiem stop, a tymczasem możemy popodziwiać ogromne kaktusy tam w oddali. Zobaczcie, tutaj macie dach tego domu, a tutaj kaktus 1 i kaktus 2. Nie widzę, czy one są na tej samej wysokości co dom, ale jeżeli tak, no to myślę, że one mają tak spokojnie, kurde, 6-7 metrów wysokości. Swoją drogą, jeśli jeszcze jakimś cudem nie widzieliście, to koniecznie obczajcie sobie vlogi Planety Abstrakcji z Mongolii, Borys i Ola. I tutaj niżej, o, już ruszamy, czekajcie, neutral, nie, drive, o. A niżej Kaja i Mateusz z Globstory nagrali vloga z Kambodży o panu, na którego Kaja robiła zbiórkę kilka lat temu na dom i uzbierała kilkadziesiąt tysięcy złotych, też polecam. No i generalnie wychodzi na to, że ta droga była zamknięta nie wiadomo dlaczego, bo ruch się odbywa w obydwu kierunkach, więc Któż to wie? Po cholery, ja czekałem ponad 10 minut, żeby przejechać się jakieś 40 sekund. O, jaka ładna. O kurde, a zobaczcie, ile tutaj jest tych kaktusów. Droga jest taka dosyć, no, ciekawa. Tu jest jakaś brama, do której chyba... O Jezus, coś mi padło. Do której chyba mam gdzieś kod. Okazało się, że była otwarta i nie trzeba było kodu. Zobaczcie, informacja, że można tu zostać maksymalnie 14 dni. Ja myślę, że zostanę max 1, może 2. Ktoś tutaj sobie mieszka w autobusie szkolnym, nawet go nie przemalowali. Ale te kaktusy nierealnie wyglądają, co? Jak nie z tego świata. No i to jest właśnie piękne w USA. Kupujesz sobie kampera, jedziesz sobie gdzieś na jakieś wzgórza pokryte kaktusami i sobie po prostu tutaj na legalu, bez przypału, mieszkasz przez 14 dni. A zobaczcie, tutaj mieszkają ludzie, którzy swojego busa szkolnego przemalowali.
Słuchaj, ja wychodzę z takiego założenia, że lepiej późno niż wcale. Dokładnie. Zgadzam się. No siema, następnego dnia. Wczoraj żeśmy sobie posiedzieli, pojedli, pogadali. Jakbyście się zastanawiali, dlaczego jesteśmy w bluzach, to dlatego, że tu jest zimno. Dlaczego mi o tym nic nie powiedzieliście? Sami się nie spodziewaliśmy. Jesteśmy przyzwyczajeni do ponad 30 stopni. Jesteśmy na pustyni. A dzisiaj jest niecałe... Nie, dzisiaj jest 20 kilka chyba, tak? 20 kilka i zamarzamy. No, przyzwyczailiśmy się strasznie szybko. Słuchajcie, raz jeszcze. To jest Tomek, to jest Anita. Mają na YouTubie kanał Anita W, a to jest ich mieszkanie. Ale o tym pogadamy później, bo teraz jedziemy do mechanika, ponieważ Tomek popsuł kółko. To jest ten kemping, na który wczoraj podjechałem. Tutaj jest jakaś bardzo podejrzana akcja, ponieważ... Coś produkują. Jeszcze nie wiemy co. Mamy wrażenie, że tam jest Walter White, dlatego że od kilku godzin coś robią z jakimiś dziwnymi naczyniami, więc chyba mamy Breaking Bad versus Arizona. Skąd wy macie kody do takich miejscówek? W tym miejscu trzeba wykupić permit, bo to jest miejsce do jazdy offroadowej i żeby móc tu wjechać, trzeba mieć permit, który kosztuje 6 dolarów. Ale to spoko, 6 dolarów to, to masz 14 dni bez problemu mieszkać. 14 dni na jeden dzień wyjeżdżasz i możesz z powrotem wrócić na 14 dni, także... Ale jaja. Przyjechaliśmy właśnie do pobliskiego miasteczka, do firmy, która się nazywa Patek Inżynieria i podobno tutaj mogą nam naprawić naszego kapcia. I got flat tire. No i co? Jak dzwoniłem, to może zrobić. Dupy z takim patykiem. Dobra, podejście numer 2, teraz Kawasaki. Jakbyś nie jeździł, to byś nie popsuł, no. Ciekawe, czy to jest przyjemność z jazdy czymś takim, co? Ja myślę, że jest. Ale tak po ulicy. Ciekawe, trzykołowiec taki. No i niestety w Kawasaki powiedzieli, że 2 dni oczekiwania, a my chcemy dzisiaj. Jedziemy szukać dalej. Hi, this is Brian. May I help you? Hey, so I've got a flat tire in my dirt bike, the inner tube, and I was wondering if you guys can fix it today by any chance, because we stopped by a couple of other places and they have like a long queue. Well, I've got a long queue. It's 2:30. You can bring me just the wheel. Yeah. All right, perfect. All right, we're like 10 miles away from you, so we'll be there soon. All right, okay. Thank you. Mamy to. No i pięknie. Czyli jednak Steve naprawi. Przyjechaliśmy właśnie do Steve'a. Po tym, jaki samochód stoi u niego przed garażem, to wygląda na to, że jest to konkretny gościu. Zobaczcie, tutaj macie cennik. 115 dolarów za roboczą godzinę plus dodatkowe usługi tam na dole. W środku trochę rozebrane, ale i tak robi dobre wrażenie. Summer ventilation, a w środku kluczyki. Jedziemy? Jedziemy. All right, what am I looking at? It's a 6-liter LS motor with twin 66mm turbos. Okay. So the horsepower wise? 883. Whoa! O, skubany, ale to brzmi. Fajnie, że możemy posiedzieć w środku. Zaraz wam pokażę jedną ciekawostkę. Zgadnijcie, od czego jest ten guzik. Guzik ten jest po to, żeby można było zmienić stację w radio bez odrywania wzroku od ulicy. Takie to pomysły mieli kilkadziesiąt lat temu. A ten tutaj jest po to, żeby przełączyć światła na długie. Ale i jaja. Zapraszam. How old is this one you said? 1959. Wow. Nie mamy pasy. Stary, ja miałem zawał właśnie. Nie spodziewaliśmy się. Oh, dude, I did not expect this. That was more than I thought. Wow. Aż mnie po prostu ciśnienie to aż mi do głowy uderzyło. Wow.
Sorry, ja się trzęsę! O kurde, w życiu nie odczułem takiego przyspieszenia. We didn't expect it. Alright, this is like something I did not expect. We're spinning wheels like all the time right now, right? Yes. I felt it like yes. The back was dancing. Oh yeah. Oh my god. That was crazy, that was crazy. Słuchajcie, przejechaliśmy się, nie wiem, z 5 minut temu, mi się nadal trzęsą ręce. Naprawdę nigdy wcześniej w życiu nie odczułem takiego przyspieszenia. To był hardcore, to był naprawdę hardcore. Jak wrażenia? Niesamowite przeżycie, no przyspieszenie niemożliwe. A ja siedziałem jeszcze z tyłu i cały czas czułem, jak tupa lata, nie? Na boki. Fajnie. Ale adrenalina po prostu od razu w kosmos. Nie spodziewałem się. Ja też nie. Ja się zawsze tak myślałem, że te filmy na YouTubie, to jak ktoś przyspiesza i nagrywał reakcje, są trochę przesadzone, ale nie, naprawdę nie. Ja się troszkę wystraszyłem, szczerze powiedziawszy. Ja myślałem, że nie przeżyjemy tego. Naprawdę. To i tak by nam nic nie pomogło. Nie w takim aucie, no, ale fajnie, fajnie. Zobaczcie, jakie opony szerokie z tyłu. Oczywiście jest szpera, dyferencjał zblokowany. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda z perspektywy trzeciej osoby. Thanks, Tom! It's been like literally 10 minutes ago and look. Adrenaline. Yeah. No i zobacz, poczułeś, że czekałeś na tą robotę? Nie. Od razu zrobione. Bardzo przyjemnie. Alright, thanks guys, see ya. Thank you. Czy zupełnie przypadkiem kiedyś się kręcili w okolicy i potrzebowali naprawy, to właśnie tutaj do chłopaków w Mesa, Arizona, nieopodal Phoenix. Jakbyście chcieli zobaczyć trochę więcej o tym samochodzie, to tutaj na dole macie YouTube Toma. Teraz szybkie tankowanie. Trochę długo nam się z tym wszystkim zeszło, jest już 4:30. Benzyna zamiast tanieć to drożeje, 4,68. No i podejrzewam, że wejdzie tak za jakieś 80-90. Zaraz się przekonamy. I oczywiście Biden, I did that. Klasyka. Auć. Zobaczcie tutaj, jak chłopak zamknięty za kuloodporną szybą siedzi. Alright, thank you, have a good one. Dlaczego tak głośno myślisz? Przestań myśleć o tym Taco Bellu. Coś mnie tam woła. O nie. Słyszałem cash. Czyli ty nie jesz? Nie, ja, wiesz co, żeby ci nie było smutno, to też zjem. Crunchwrap Supreme. No namówiłeś, stary, namówiłeś. Tak wygląda szczęście w Stanach. Pamiętajcie, że rzeczy, które robimy na tym vlogu, robicie na własną odpowiedzialność i nie polecamy wsiadać do samochodów obcych ludzi, ani jeść fast foodów w USA. Kurde, i prawie nie wiadomo kiedy, a to już cały dzień nam zleciał. Zobaczcie, słońce już powoli tam ku zachodowi ucieka za górami, więc Tomek teraz będzie zakładał koło, a ja spróbuję polatać dronem, aczkolwiek nie wiem, czy to dobry pomysł, bo dosyć wieje, ale w sumie tutaj non-stop wieje, więc no nie ma wyboru. Zobaczcie, jakie te kaktusy są ogromne. Zaraz zobaczymy je z góry. A ty jak robota, bo my to dzisiaj cały dzień zapracowani, no. Tak średnio, szczerze mówiąc, powoli mi idzie. Czasami jak montuję vloga, to idzie szybko, dosyć sprawnie. Dzisiaj nie do końca. A co montujesz? Montuję vloga z Teksasu, jak byliśmy na rodeo. Aczkolwiek było to dosyć takie... Mieszane uczucia mam co do tego, co się tam działo. Ja miałem to samo, no. Nie wiem, czy pójdę drugi raz, raczej nie. Fajnie było tego doświadczyć, fajnie było to zobaczyć na własne oczy. To jest tradycyjny amerykański sport. Aczkolwiek trochę czułam się jak po wizycie w zoo i jestem właśnie ciekawa reakcji widzów, mam nadzieję. Ja po prostu chcę pokazać ludziom, jak tutaj się żyje, jak to wygląda. Mam nadzieję, że po prostu wysuną swoje własne wnioski bez oceniania. No, powodzenia.
może być moja ostatnia przejażdżka w życiu. Jeżeli nie wrócę, to możecie sobie wziąć wszystko. Dzięki. Zwój ja zajmę się twoją kamerą. Tak, bo jedynka jest bardzo krótka i mocna. Dobra. Dobra. Nara. Myślisz, że wróci? Mam nadzieję. Mam nową dętkę. Chciałbym sobie na niej pojeździć trochę. Ja wam się, drodzy widzowie Kesza, pożalę. Oni sobie z Tomkiem pojechali do miasta zmienić dętkę i pojechali na Taco Bell. Pełna lodówka. Oni sobie Taco Bell zjedli. Kurde, ostatni raz takim dirt bike'em delikatnym jechałem właśnie w Wietnamie. I w ogóle dawno na moto nie jeździłem, więc... Ale jest zajawa. Pomimo tego, że jadę zaledwie 20 mil na godzinę, trochę więcej się boję, bo jak się wypieprzę, to albo ja coś rozwalę w moto, albo siebie. Czuję, że trochę dupa ucieka. Kurde, jest zajawa, naprawdę. Ups. Ej, jak fajnie! To prawda, najdalej co doszedłem to chyba 3:35 na godzinę, bo więcej się bałem, ale zajawka zajebista. Jedziesz na szczyt? Co? Jedziesz na szczyt? Nie, zapiję. Nigdzie nie jadę. Żyjecie sobie, słuchajcie, w mobilnym domu, w którym nie możecie jechać wszędzie. Tam, gdzie możecie dojechać, bierzecie sobie motocykl. Żyć nie umierać. Dokładnie tak. Fajnie się było przejechać, tylko tak jak mówię, tak delikatnie trochę jak emeryt, bo po pierwsze dawno nie jeździłem na moto, po drugie nie mam zielonego pojęcia, jak się jeździ na takich motocyklach, więc tutaj jeszcze właśnie Tomek mówił, że jest tak dosyć ślisko, bo jest dużo piachu i tak dalej, to nie chciałem szaleć, ale kurde, fajna zajawa. I wiecie co, w ogóle plan był taki, że ja myślałem, że się dzisiaj po południu będę stąd zawijał, a teraz tak sobie myślę, że na pewno jeszcze dzisiaj zostanę i może jeszcze jutro bym został, może dopiero jutro pod wieczór wyjadę. Naprawdę fajnie jest się tak wyluzować i zobaczyć, jak żyją ludzie, którzy, wiecie, pełnoetatowo żyją tak jak teraz. To nie jest tak, że ja sobie przyjeżdżam i 8 tygodni sobie żyję w jakimś tam kamperze i tyle. Oni tak już chyba 2 lata, tak mi się wydaje, jakoś tak, no prawie 2 lata już tak śmigają, więc jutro sobie o tym pogadamy i tak w ogóle to zobaczcie, jaki tutaj jest nietypowy kaktus, któremu się chyba pomyliło, w którą stronę ma rosnąć, albo po prostu już obumiera. Widzieliście już, jak jeżdżą emeryci, to teraz zobaczycie, jak jeżdżą ludzie, którzy potrafią jeździć na tego typu sprzętach. Tam jeszcze można dalej wyjść, ale ja nie będę wyjeżdżał. A tam stoi autobus i kamper Kesza. Pewnie nie widać tego. O, jest jeszcze piękny widok z drugiej strony. Z drugiej strony jest nawet ładniejszy widok. Dobra, zjeżdżamy. Słońce już się schowało za górą. Tutaj mój kamper. Tutaj pracuje Anita przed swoim domem. A tam zobaczcie, jak jasno świeci księżyc. Wiecie co? Przepraszam was bardzo, że ten vlog to jest taka sklejka z kilku dni, jeden wielki chaos, ale niestety
tak czasami bywa. No i teraz właśnie sobie pomyślałem, że nie ma sensu, żebym do tego vloga dogrywał rozmowy z Tomkiem i Anitą, bo myślę, że to będzie taka długa rozmowa, która by się nadawała i zasługuje na zupełnie osobnego vloga, dlatego też na dzisiaj kończę. Już my sobie znowu posiedzimy, wypijemy sobie herbatkę, zjemy sobie chipsy i będziemy gadali o głupotach pewnie do późnej nocy i jutro po prostu zobaczymy ich busa, którego już dzisiaj widziałem, w końcu wszedłem, złamałem się, bo poszedłem wziąć prysznic i wziąłem sobie naprawdę gorący i fajny prysznic, czego bym się nie spodziewał, że w takich warunkach można to robić w miarę komfortowo. W każdym razie zmierzam do tego, że po prostu w następnym vlogu dowiecie się więcej o Anicie, o Tomku, o ich historii i o ich busie. A na dzisiaj ja już kończę i raz jeszcze sorry wielkie, że w tym vlogu taki chaos, ale jak to mawiają Amerykanie, it is what it is. Na razie, trzymajcie się, cześć. Fenomenalna robota, panie Tomaszu, aktor pierwsza klasa. Nie wiem, czego się chwycić. Statyw przystawił.